Szczęść Boże, książę. Dzisiaj tak po Bożemu. Czy dzisiaj tylko jeden artykuł wiary, czy dwa? Jeden. Wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. To proszę bardzo. Czyżby się ksiądz nie przygotował? Bardzo się że Piotr Piotrze. No dzisiaj piękny temat. O, mam świetne niebo. przemyślenia. Niebo, niebo, tak? Tak, tak, tak. No nie, no to jak ksiądz ma świetne przemyślenia, to... Może od nich zaczniemy dzisiaj? Znaczy katechizm tam, tak szczerze mówiąc, niewiele mówi. Mało punktów. <laughs> Jak mam być szczery, to nawet jedno, że mało punktów, ale no nie ma jakichś takich wielkich treści. Natomiast jest jedna rzecz, która myślę, że jest niewytłumaczona i, i, i może budzić zdziwienie. Nie wiem, czy wyłapałeś w katechizmie takie coś, że katechizm pokazuje, że Jezus, który wstąpił do tak, nieba. Czekaj, no. Dwie chwały? Tak, dwie chwały. tak? <grym> dwie chwały. Wyobraź sobie, teologię skończyłem, a nigdy nie uświadomiłem sobie, że Pan Jezus miał aż dwie chwały. Tak, chwałę stałego i chwałę po wniebowstąpieniu. Czym to się różni? No właśnie, ja sobie dałem znak zapytania. A ja wiem. Tak? Słuchałem w drodze z domu, jest taki konkurencyjny kanał do naszego Jeden z księży, on chyba mieszka gdzieś za granicą Polski, nie wiem czy nie w Irlandii, prowadzi takie wieczory z katechizmem. I on tam prowadzi każde spotkanie ponad godzinę. Bardzo ciekawe są dyskusje, które są drugą częścią tej godziny. I on tam wyjaśniał, fajnie to mówił, że ta chwała po w niebo wstąpieniu polega na tym, że tam już Jezus wniósł, wprowadził człowieczeństwo. Tak, wprowadził człowieka. Wprowadził człowieka i co fajne, wprowadził człowieka do domu ojca, do tego miejsca, którego myśmy się nie spodziewali, jak dostawaliśmy obietnicę w raju, że tam popełnili Adam i Ewa grzech, to myśmy myśleli, że jak to się wszystko naprawi, to, to wrócimy wróćmy. do raju. A Jezus wprowadza wyżej niż do raju. Do domu ojca wprowadza człowieczeństwo. Człowieka. No i to jest bardzo dobre wytłumaczenie. Przy tym zostaniemy. No a ta chwała po zmartwychwstaniu? No to jest chwała. Yy... Taka dziwna. <noise> myślę, że nie dziwna, że to jest chwała Boga, który zwycięża śmierć. I to myślę, że na tym się koncentruje, chwała zmartwychwstałego. I polegało to na tym, że on miał takie moce zdolności przekraczające nasz świat fizyczny. Ciało uwielbione, ale jednocześnie jeszcze z tym ciałem ludzkim, no nie? które skrywało tą chwałę z martwych przez drzwi i te sprawy. Tam jeszcze jak chodzi o, o to, co katechizm mówi, to mi się podoba to w katechizmie, kiedy mówi o tym, że Jezus po niebowstąpieniu, będąc w tym domu Ojca, po prawicy, jest celebransem, który nieustannie celebruje liturgię. Tak, że jest liturgiem, że on sprawuje tą liturgię, jest centrum tej liturgii tak. i tam są te odnośniki do listu do Hebrajczyków. A list do Hebrajczyków to jest taki list w Biblii, który pokazuje wszystkie związki czy dużo związków ze Starym Testamentem, tych wydarzeń życia Jezusa ze Starym Testamentem i tam jest też, że on jest ofiarą, że on jest kapłanem w tym liście do Hebrajczyków, że on się ofiaruje, stoi przed Ojcem. Bo to jest w kontekście i to myślę, że od razu można dopowiedzieć też że to, że on tam sprawuje liturgię, że tak jest przedstawiony jako ten, który sprawuje liturgię nieustanną, to jest po to, żeby pokazać, yy, jaki jest sens naszej liturgii, tak naprawdę, którą sprawujemy. Tak. Że my, jak gdyby jesteśmy włączeni w tą jego liturgię, która nam pozwala spotkać się z Bogiem Ojcem, bo On przez tą liturgię staje się pośrednikiem. W ogóle fajne jest zrozumienie słowa liturgia, to najprostsze czy naj, najdawniejsze, najstarsze to jest czyn wspólny ludu. W ogóle, że coś się robi razem. Razem, tak. No i, i to też tak jakoś, moim zdaniem, nas ukierunkowuje, że my w, wbijamy się, wchodzimy w tą liturgię niebie, niebiańską, niebiańską, niebiańską. Niebiańską, tak. Niebiańską się mówi. W mszale to zawsze jest, nie? że ta Królestwo Niebieskie. Może niebiańskie lepiej powiedzieć. No, lepsze by to było. Czemu nie pomarańczowe? <laughs> niebiańskie, to jest od A Jak już mówimy o liturgii, no to warto powiedzieć, że do tego naszego fragmentu jest święto w Kościele tego dzisiejszego, bo dzisiejszy Jezus wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Mamy przecież święto w roku kościelnym. Tak. To jest święto w niebo wstąpienia. się cały czas, mi się cały czas myli z niebowzięciem, ale to w niebo wzięta jest Maryja, a w niebo wstępuje Jezus. I ciekawostka znowu. To powinno być 40 dni po zmartwychwstaniu. Tak. A jak jest w Polsce? Naopak? Czemu naopak? Siódmą niedzielę, w siódmą niedzielę Wielkanocną. Tak to jest, że w niektórych episkopatach, w niektórych państwach to święto zostało przeniesione na niedzielę. Na niedzielę, tak. Żeby wierni mogli w sposób, nie wiem, liczniejszy uczestniczyć w tym święcie, przeżywać to święto. I się to tłumaczy tym, że w niektórych innych państwach ten czwartek, kiedy to wypada, jest wolny od pracy, a u nas nie jest. Tak, tak, Dlatego dokładnie. to, to jest, przeniesiono. Spowodowane jest o tym, że przez to, że nie było dnia wolnego od pracy, człowiek mógł mieć utrudnioną możliwość celebrowania tego święta, a tak to może faktycznie w niedzielę świętować w niebo wstąpienie. Natomiast, jeżeli chodzi o jakieś takie dopowiedzenia, które znalazłem jeszcze, a tym razem posługiwałem się dwoma wielkimi teologami, nie jednym. Mm -hmm. Czyli nie tylko e, kardynał Ratzinger czy też Bene, papież Benedykt, ale też e, Hans und balthasar który też ma takich trochę przemyśleń dotyczących credo. Natomiast ciekawe znalazłem spostrzeżenia, które się wiążą z tym wyznaniem wiary, z tym fragmentem. Na przykład, że jest to początek eschatologii. Nie wiem, czy się spotkałeś się z takim określeniem. To sporo o tym myślałem, ale jak to rozumiesz? Początek eschatologii. Nawiązanie jest takie, że po wniebowstąpieniu Pana Jezusa uczniowie zaczynają y, nauczać, y, głosić Ewangelię, głosić Królestwo Boże. I to nauczanie jest przesiąknięte taką wizją, że niebawem się wszystko skończy. Mhm. Że niebawem przyjdzie powtórnie Chrystus, że będzie sąd wszystkich i tak dalej. I faktycznie, jak czytamy Nowy Testament, to jest bardzo dużo takich treści. Mhm. Minęło 2000 mhm. lat. I wciąż czekamy. Tak, i wciąż czekamy. I wytłumaczenie jest takie, że w momencie w niebo wstąpienia pana Jezusa rozpoczął się okres eschatologii już czyli tego oczekiwania. Takiego wypełnienia, no, że to wypełnienie jest za progiem, jakby stąd u nich było takie nauczanie. I sąd jest już takie pojmowanie też tej relacji czasu ostateczne. Tak, tak. Mam wrażenie, że to nam dobrze, czy lepiej wybrzmi w następnym odcinku, bo to jest ten moment tam nastawienia na oczekiwanie na sąd. Tak. A dzisiaj jeszcze jesteśmy na tym pierwszym etapie, kiedy on wstępuje. Jeszcze, jeszcze wpatrujemy się w niebo i widzimy jego stopy, nie? Tak. Druga rzecz, y którą taką ciekawą znalazłem. No to mam do tej eschatologii. Tak. W innym znaczeniu spojrzenie na śmierć. Bo wiele osób mówi, że na przykład jest w podeszłym wieku i zbliża się do śmierci. A ktoś popatrzył jakby krok dalej i mówi zbliżam się do wejścia do nieba. Jakby pominął grozę śmierci, strach śmierci, tylko będąc tak przepełniony wiarą i nadzieją, że faktycznie spotka się z Jezusem, od razu mówi, że przede mną wejście do nieba. Zmieniła się mu perspektywa. To to jest akurat coś, o czym właśnie chciałem powiedzieć, że... Druga rzecz, która się odsłania w tej tajemnicy w niebo wstąpienia, to jest odsłonięcie gdyby, trzech wymiarów ludzkiego życia. Mamy już trzy wymiary. Do zeszłego tygodnia mieliśmy dwa, mhm. a teraz przyszedł trzeci wymiar. Jeden to jest nasza taka, powiedzielibyśmy, ziemska podróż, czyli to, co tu i teraz. Drugi wymiar to jest piekło. A trzeci wymiar to jest niebo. Mhm. I y, szukając, jak gdyby odpowiedzi na to, jak to niebo rozumieć, czyli jak rozumieć to miejsce, do którego wstępuje Jezus, tak, to jest gdzie ciekawe. wynosi tą naszą ludzką naturę, to y, najlepiej to widać, jak gdyby w przeciwstawieniu do piekła, o którym mówiliśmy. Mhm. Ja tam tydzień temu mówiłem, że piekło to jest taki moment, kiedy człowiek nic nie chce dostać. Sam sobie we wszystkim wystarcza. I to jest mhm. piekło. To jest taka totalna samotność. Zamknięcie się na wszystko wokół, że człowiek jest taki faktycznie zamknięty. Natomiast niebo w tym momencie objawia się jako coś, co człowiek może tylko dostać. Tak. Nie może sobie tego za żadne y, skarby świata kupić, wziąć, może tylko dostać. Tak. I, I to mi się bardzo spodobało, bo to pokazuje, y, jak przeżywać ten czas pośrodku. środku. Nie? Ten czas, który mamy tutaj na Ziemi, to jest tak naprawdę uczenie się. Przyjmowania. Tak. Do tego. Katechizm o tym wspomina, że to jest ten dar od Jezusa, i nie bylibyśmy w stanie tym naszym człowieczeństwem się tam wdrapać do tego nieba. Dokładnie. A drugie, co chciałem powiedzieć, że tą przeszkodą w przyjmowaniu może być tylko i wyłącznie nasza wola. Tak. Tylko my możemy nie chcieć przyjąć. No nie? A dlatego stawiam akcent na wolę, ponieważ. To mi się łączy z tym pojmowaniem tego nieba. Czy to jest coś, co mam pojmować wolą, że ja tego nieba chcę i rozumiem, że jakoś troszkę staram się to pojąć, uświadomić sobie, wytłumaczyć? Czy mam to pojmować tylko tak emocjonalnie, że, a, będzie taka, nie wiem, wielka radość, wielka ekstaza, będę się świetnie czuł? No to by trzeba było teraz zrobić długie rozważania na temat tego, w jaki sposób człowiek podejmuje decyzję. Decyzję podejmuje tak naprawdę wola człowieka. Wola. Emocje to jest coś, co może wpływać na wolę, może ograniczać jej, że tak powiem, zdolność do podjęcia racjonalnej decyzji, natomiast zawsze decyzję podejmuje wola. No to mam pytanie. Jeżeli ja chcę iść do nieba i jestem księdzem i chcę kogoś zaprosić na tę drogę do nieba, to jak mu o tym opowiadać? Mam pobudzać jego emocje, które dzisiaj w świecie są chwytliwe. Przyznasz rację. Że dzisiaj wiele rzeczy się dzieje na emocjach. Ktoś powiedział fajnie, że jesteśmy manipulowani emocjami w każdej reklamie, w każdym serialu. Tak, dokładnie. Albo się śmiejesz, albo jesteś zły, albo płaczesz. I, I wychodzisz z takiego serialu, który ma 45 minut, taki wykręcony do ostatniej kropli emocji. A jak mówić o niebie? Jak mówić o tych religijnych sprawach? No, gdybyśmy chcieli spojrzeć tak z perspektywy całej historii głoszenia, powiedzmy, Ewangelii. No to jedni z największych retorów w kościele, na przykład święty Augustyn, wprost mówił, że jak się głosi jakiekolwiek słowo, to wiadomo, że musi być poukładane logicznie, że musi być spójne, że musi pokazywać wartość, ale musi też budzić emocje. Czyli i to, i to. Tak, nie, da, nie powinno się, że tak powiem, wyrzucić emocji. To nie jest tak, że dzisiaj świat wymyślił posługiwanie się emocjami, żeby wpływać na człowieka. To od wieków się robiło. Natomiast jest pytanie, czy robi się to po to, żeby zwieść człowieka, mhm. czy po to, żeby to, co się głosi, zostało gdzieś głębiej w nim? W całości, nie? Dotknęło no. i rozumu, i woli, i emocji. Przykład takiego też zabiegu retorycznego, który pozwala lepiej przyjmować na przykład trudne prawdy. To co robił ksiądz Pawlukiewicz. No nie? On był retorem, też miał, miał wykształcenie retorskie. Dobrze wiedział, że jeżeli chce powiedzieć coś ważnego, mocnego, trudnego, to wcześniej trzeba powiedzieć żart. Tak. Czyli pobudzał emocje zupełnie tak naprawdę inne, człowieka otwierał na takie lżejsze podejście do wszystkiego, a potem dopiero mówił treść, która ma zostać. Mhm. Nie? Augustyn mówił wprost, że słowo powinno mieć w sobie emocje, które pozwalają zatrzymać treści w człowieku. Że my potem potrafimy wrócić do czegoś, bo to się wiąże z konkretnymi emocjami, które przeżyliśmy. Tak, to prawda. Więc myślę, że jak się mówi o niebie, to też jakieś emocje powinny w tym być. Pamiętam kazanie, bo najczęściej się mówi na Wszystkich Świętych albo w drugi dzień listopada wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych. zmarłych. No tam dużo tych kazań się mówi. Pamiętam kiedyś zacząłem kazanie od takiego żartu. W myśl tej zasady wyszedł ksiądz i poprosił, aby ci, co chcą iść do nieba, stanęli po prawej stronie, ci, co nie chcą, po lewej. No i wszyscy przeszli na tą prawą stronę, a jeden został po lewej. I ksiądz tak patrzy na niego z niedowierzaniem i politowaniem, i mówi tak, to jak to? To nie chcesz iść do nieba. Mm -mm. Naprawdę nie chcesz iść po śmierci do nieba, a po śmierci tak myślałem, że od razu. No właśnie. No jest problem na pewno z mówieniem o niebie, bo. My nie mamy do końca obrazu tego, jak to wygląda. A te obrazki, co można spotkać i prymicyjne, i w internecie, to mi się z tą liturgią podoba i kojarzy wieczna liturgia w niebie, że jest ksiądz, który podnosi Najświętszy Sakrament, hostię, i jakby jest domalowane, że Chrystus trzyma po drugiej stronie, będąc już w niebie, podnosi i, i składa siebie w ofierze ojcu. No to jest pokazanie, że liturgia jest tym takim miejscem pośrednim trochę między. Tym naszym światem, a, a już właśnie niebem. Mhm. Ale to tak obrazów takich naprawdę jakiś bardzo emocjonalnych, że tak powiem, to, to, to nie mamy przy. przy a jeszcze niebie. obraz malowany w kościołach, bo to na ikonach chyba się zdarza, że jest ten tron, obok tego siedzi Jezus na kolejnym krześle. I wiem, że w katechizmie jest w przypisie wizja z Apokalipsy, że przed tronem są te cztery zwierzęta, podobne tam do orła w locie, do lwa, do człowieka i, i jeszcze. I 24 starców, którzy święty, święty, święty mówią za każdym razem? Czy tak mam rozumieć niebo, że to będzie tak? No tu jest problem, bo to się koncentruje na miejscu, a że tak powiem, uciekamy od spojrzenia z perspektywy miejsca, jak się mówi o niebie. Że mówimy raczej o stanie człowieka, o sposobie przeżywania swojego człowieczeństwa w zupełnie innym wymiarze. Zostaje tak naprawdę chyba tylko to, co Biblia mówi obrazy biblijne. Jedynie mhm. tym się można dzisiaj chyba karmić, jak chodzi o niebo. I znalazłem, że w tym fragmencie katechizmu, tam jest odwołanie się do księgi Daniela. To dość jest takie zadziwiające. I ta księga Daniela, tam jest ten obraz. Widzę jakby syna człowieczego, który na tych obłokach... Tak, tak, tak. To jest najczęściej. Ja jeszcze znalazłem ciekawe spojrzenie, że skąd się wzięło niebo? No właśnie. No właśnie. Kto stworzył niebo? No, nie, nie stworzył, było zawsze. No, jak <laughs> Właśnie rozum... nie. Jak rozumiem, Właśnie że... też tak myślałem, że było zawsze. Natomiast, no tu już się powołam, że to powiedział Ratzinger w swoich rozważaniach, że w momencie, kiedy Jezus wstępuje do nieba z tym człowieczeństwem, mhm. czyli tak jakby zanosił całą ludzkość tak. do tego domu Ojca, w tym momencie On tworzy niebo. Dopiero wtedy zostaje stworzony taki sposób przeżywania człowieka, gdzie ta ludzka natura może być wywyższona do tego bycia z Bogiem. Z naszej perspektywy, tak. tak. Ale już na Ziemi zapowiadał, że w domu ojca mego jest mieszkań wiele. Nie że, tak, będzie, tak, tylko, tak. że jest. <laughs> no to mówimy, i gra. tu chodzimy do, do kolejnego tematu, który się z tym wiąże, ale nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żeby dzisiaj o tym mówić, bo moglibyśmy nie skończyć. Natomiast to jest temat Czas, a Bóg. Bo jak mówimy o niebie, to często mówimy o wieczności i o tym, jak tam może być pojmowany czas yy, i jak to rozumieć z perspektywy na przykład naszej. Yy, I to, co ty teraz powiedziałeś, że z jednej strony ja mówię, że niebo powstało w momencie, kiedy Jezus wstąpił do nieba, a z drugiej strony sam mówił, że mieszkania już są, no nie? Gotowe, już umeblowane i tak dalej. Wykończeniówka już była wcześniej. <noise> no właśnie. No i to yy, też tak pomijając całe rozważania, takie krótkie stwierdzenie bardzo mi się spodobało. Że twórcą mocy czasu jest wieczność pana Boga. Znaczy, nie kłóci się wieczność z upływającym czasem. Mało tego, my często to mówimy, że pan Bóg to jest takie wieczne teraz. Mhm. Więc dla Boga, że tak powiem, zawsze jest teraźniejszość. No i, i z tej perspektywy Jezus mógł i powiedzieć na Ziemi, że już jest gotowe, i stworzyć w momencie, kiedy wstępował. Do nieba. Pamiętasz, jak dyskutowaliśmy, wspomniałem, nie wiem, czy to poszło na antenie, że przecież Jezus na taborze już się pokazał w ciele uwielbionym. Że jeszcze nie był zmartwychwstały. Tak, a już objawił. A już pokazał troszkę tej chwały. Chwały, no. I chciałbym zrobić klamrę, że on na taborze pokazał chyba wtedy chwałę, taką chwałę po zmartwychwstaniu. To znaczy chwałę, która jeszcze nie wniosła człowieczeństwa do nieba. Tak, jakby on, będąc człowiekiem, uchylił troszkę rąbka bóstwa. Rąbka bóstwa, A we w niebo wstąpieniu, on, będąc Bogiem, przebóstwia człowieka całkowicie, wprowadzając go. No, na pewno takie najważniejsze, co, co powinniśmy gdzieś przeżywać, jak mówimy ten fragment wyznania wiary, to jest to właśnie, że ten moment w niebo wstąpienia otwiera człowieka na taką wspólnotę z Panem Bogiem. Że to jest ten moment, kiedy człowiek może faktycznie przeżywać niebo. I z jednej strony przeżywamy je w liturgii. Która już jest jakoś połączona z tą liturgią, a z drugiej strony no, oczekujemy tego, że tam faktycznie się wypełni to nasze człowieczeństwo w taki sposób, w jaki tylko Pan Bóg mógł zaplanować. A zarazem ten fragment wyznania wiary pokazuje, że Jezus jest równy Ojcu, siedzi tak. po Jego prawicy, siedzi tak. też na tronie. na tronie. I my to chyba w tym drugim wyznaniu, w tym dłuższym, w tym nam świętej, współistotny Ojcu. Używamy tego słowa chyba w tej okolicy, jak się nie mylę, i jak nie zasługuje na stos. <laughs> nie, nie. Chodzi o to, że ma dokładnie tą samą naturę, czyli naturę Boga. No to cóż, wypada tylko powiedzieć, że za tydzień, aż, aż mam ciarki. Otwórz się na dar. <laughs> będziemy mówić o sądzie ostatecznym. Tak, to dopiero będzie się działo. Ja już lekko rzuciłem okiem, że prawdopodobnie wtedy, jak Jezus przyjdzie po raz drugi, wszyscy będą wszystko o wszystkim wiedzieć. <laughs> no. Facebook straci zasadę istnienia. <grymne> Serdecznie zapraszam. Może być naprawdę ciekawie.